Wzywamy wszystkich rodaków, córy i synów ziemi dobrzyńskiej, którzy spełniliście swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar własne życie, a wasze mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i jestestwa. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, husarzy ziemi dobrzyńskiej spod Chocimia i Wiednia, żołnierzy wojsk polskich konfederatów barskich na czele z ich dowódcą, marszałkiem Szymonem Zielińskim z Woli pod Kikołem, powstańców styczniowych z ich organizatorem hrabią Arturem Sumińskim ze Zbójna, kapitanem Walerianem Ostrowskim, żołnierzy korpusu generała Macieja Rybińskiego. Wzywam ciebie kapitanie Kalikście Bożewski z Ugoszcza i Chojna i poruczniku Gustawie Zieliński ze Skępego. Do ciebie wołam pułkowniku Janie Tokarski kawalerze orderu Virtut i Militari, spoczywający w tej katakumbie. Ciebie wołam generale Ignacy Jerzewski spoczywający najbliżej tego miejsca. Stańcie do apelu! Wzywamy was młodzi powstańcy z Prus Zachodnich, Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, którzy szliście na pomoc tej ziemi i 22 kwietnia 1863 roku oddaliście swoje życie w pobliskiej Nietrzebie, a którzy spoczywacie na cmentarzu w Chrostkowie. Wołam do ciebie kapitanie Henryku Szermentowski, dowodzący Polakami w tej nierównej bitwie. Wzywam ciebie generale Zygmuncie Padlewski, który nie zdążyłeś dotrzeć pod Nietrzebę, schwytany przez Rosjan pod Studzianką, a potem rozstrzelany w Płocku. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Polskiej Organizacji Zbrojnej, żołnierzy legionistów Józefa Piłsudskiego. Wołam do ciebie Leonie Brzuskiewiczu spoczywający obok tego pomnika. Wzywam żołnierzy korpusów polskich w Rosji i Błękitnej Armii i generała Józefa Hallera. Do ciebie wołam Józefie Pawłowski żołnierzu spod Monte Cassino, który kazałeś złożyć swoje ciało najbliżej tego pomnika. Stańcie do apelu! Wzywamy wszystkich żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców i ofiary wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości ojczyzny. Wołam ciebie ułanie Leonie Lisowski z Kijaszkowa. Wzywam ciebie Jerzy Starzyński z Maliszewa. Wołam ciebie Antoni Bożewski z Ugoszcza, który podjąłeś nierówną walkę z bolszewicką hordą. Wzywam blisko 1000 innych bohaterów i patriotów walczących w latach 1914-1920. Stańcie do apelu! Przywołuję mieszkańców dzisiejszych gmin Zbójno, Chrostkowo i Kikół, którzy wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego stawiali opór niemieckiej inwazji nad Bzurą i pod Sochaczewem i Warszawą. Wołam do was ochotników, rolników, strażaków, działaczy społecznych oraz wszystkich obrońców ziemi dobrzyńskiej, którzy stanęliście do walki z niemieckim okupantem w szeregach Polskiej Organizacji Zbrojnej, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Wołam do ciebie poruczniku Henryku Kopczyński z Nowej Wsi i kapitanie Antoni Zieliński z Drepina. Wzywam do apelu blisko 1000 innych członków organizacji oporowych przeciwko Niemcom. Stańcie do apelu! Przywołuję rodaków, którzy po wielu latach prześladowań, zmarli, zostali zamęczeni w niemieckich obozach koncentracyjnych na ziemi polskiej oraz w Niemczech i Austrii oraz na nieludzkiej ziemi, w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, nie doczekawszy niepodległej Polski oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
Wzywamy was nauczyciele tej szkoły, Romualdzie Strużyński i Adamie Biedrzycki. Wołam do ciebie kapitanie Zygmuncie Uzarowiczu z Lipna i poruczniku Józefie Sołtykiewiczu z Węgierska. Stańcie! Do apelu! Przywołuję do nas wszystkie bezimienne ofiary sowieckich i niemieckich oprawców, które spoczywają w tej ziemi. Od Skrwilna do Lasku Rusinowskiego, od Lasów Skępskich do Karnkowskich. Wołam do was, mężowie i ojcowie, synowie i bracia, najbliżsi nam krewni, wy, którzy zostaliście pozbawieni szans walki z bronią w ręku, niewinne ofiary zdeptane przez oprawców, pozbawione mogił i pogrzebów. Wzywamy was, ojcowie i bracia zakonni z dobrzyńskich klasztorów. Ojca Stanisława Małachowskiego, brata Gerarda Kowalskiego, ojca Szymona Busztę, ojca Józefa Niewiadomego, Alojzego Misieńca, obrońcę figury Matki Bożej Bolesnej przed niemiecką ręką spod znaku Zelbstrzutzu. Wzywam was bracia rodzeni, obrońcy ducha i pamięci tej ziemi, ojcowie Mateuszu i Michale Wojnarowcy. Stańcie! Do apelu! Przywołuję wszystkich patriotów tej ziemi, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, historyków i regionalistów, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali ideę wolności, suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ciebie wzywa ojcze Wincenty Kruszewski, spoczywający w krypcie tego kościoła, ciebie księże Macieju Smoleński z Dulska, ciebie księże Czesław Wielisowski z Drpina. Ciebie Aleksandrze Sikorowski z Makówca, ciebie Stefanie Kluba z Chrostkowa. Dzięki waszej pracy pamięć o naszych korzeniach nie ginie. Stańcie! Do apelu! Przywołuj młodych żołnierzy Tajnego Związku Krwawej Ręki z okolic Głęboczka, Róża, Dulska, Zbójna oraz innych ugrupowań płakowskich, którzy swoje młode życie oddaliście w męczarniach i kazamatach UB. Wzywam ciebie kapitanie Janie Przybułowski, rozstrzelany w mokotowskiej katowni, ciebie pułkowniku Mario Sobocińska, damo orderu wojennego Virtut i Militari ze Skępego, więźniarko Fordonu, ciebie niezłomny żołnierzu i gorący patrioto, poruczniku Teofilu Jurkiewiczu z Głęboczka i Francji, opiekunie grobów polskich żołnierzy nad Sekwaną, który prochy swoje kazałeś złożyć u stóp tego pomnika. Pamiętamy o was, o waszej walce, męczarniach i oddanej krwi. Stańcie! Do apelu! Do was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku wasze głowy, aby uczcić męczeństwo i walkę najlepszych córek i synów narodu polskiego ziemi dobrzyńskiej w liczbie blisko 5000 osób. Zachowajmy w swych sercach pamięć o ich ofierze, złożonej za honor i wolność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Stańcie! Do apelu! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwo! Pan! Ładuj! Salwo! Pan! Ładuj! Salwo! Pan! Zabezpieć! Broń! Na pas! Broń!